Przemysław Iwańczyk, kłaniam się w towarzystwie Tomasza Włodarczyka jak co tydzień, a właściwie nie jest naszym gościem, tylko my jesteśmy gośćmi Dariusza Mioduskiego, właściciela i prezesa Legii Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. A właściwie to zastanawialiśmy się z Tomkiem, czy nie pomyliliśmy adresów, czy aby nie znaleźliśmy się w Monachium. Przy Zabenerszczasse. Tak, i czy aby nie jest to siedziba Bayernu właśnie, który też pozwolił sobie zwolnić trenera dość szybko. No właśnie. Czyli trochę to, co mówiłem już kilka razy, że dzisiaj w europejskim futbolu niestety trenerzy nie są zwalniani dlatego, że mają mniejsze czy większe doświadczenie, czy więcej, czy mniej potrafią, tylko są zwalniani wtedy, gdy to, co robią, przestaje działać na drużynie. Szczególnie te drużyny, które muszą wygrywać tytuły, bo to jest co innego, jeżeli się zwalnia trenerów w drużynach, które nie mają takich ambicji, ale jeżeli trzeba wygrać tytuł, i wydaje się, że to jest mocno zagrożone, no to wtedy w 99/100 przypadkach prawdopodobnie będzie decyzja, żeby jednak trenera zmienić. A czy to nie było tak, że słysząc o tej decyzji szefów Bayernu, gdzieś wewnętrznie pomyślałeś, moja decyzja też była słuszna, bo właśnie ci wielcy też tak zrobili? Nie, znaczy ja w ogóle tak nie myślałem, to znaczy... Szkoda mi trochę Ancelottiego, bo ja go bardzo cenię też jako trenera, ale też było widać, że on przestaje nad tą szatnią gdzieś tam panować i oddziaływać. Natomiast no, ja jestem przekonany, że decyzja, którą my podjęliśmy, to była słuszna decyzja, bo nie mogliśmy sobie pozwolić na ryzyko takie, że cały czas byśmy trwali w tym, co zaczęło się dziać od początku sezonu. A czy nie widziałeś w tym pewnego rodzaju kalki właśnie sytuacji, która miała miejsce u was? Bo Uli Hennes powiedział nawet takie zdanie, że najgorzej mieć wroga we własnym łóżku. To było odniesienie oczywiście do tego, że nie najlepiej działo się nie tyle ze względu wynikowych, sportowych, ale ta drużyna po prostu przestała funkcjonować wewnątrz własnej szatni. Też jeden z kanałów niemieckich, Sport 1 bodajże, wymienił piłkarzy też z nazwiska. Mieliśmy podobną sytuację Hummels, Boateng, u nas Robben, w Polsce. Tak? Hummels, Boateng, Müller, Robben, Ribery i Miller, tak. Czyli sytuacja poniekąd podobna do tego, co działo się u nas. Sport.pl również napisał, że to piłkarze Legii zwolnili trenera Magiera. No jak widać, jesteśmy polskim Bayernem. Lub Bayern niemiecką Legią. To znaczy, ja nie wiem, na ile to jest prawda w Bayernie. Na pewno to nie jest prawda, że piłkarze przychodzili do mnie, żeby się skarżyć. A to, że rozmawiali pomiędzy sobą, no to trochę bym się zdziwił, gdyby nie rozmawiali pomiędzy sobą, no bo w końcu funkcjonują w tej szatni. I wiadomo, że jak coś nie idzie, to zawsze się szuka przyczyn i się rozmawia, także gdyby piłkarze rzeczywiście wierzyli w to wszystko, co robi trener i gdyby to działało na nich tak, jak powinno działać, no to by grali inaczej, a nie grali, także gdzieś tam niestety to piłkarz ma tę komfortową sytuację, że jest jednym z wielu. Trudniej go zwolnić niż zwolnić. To ja zawsze mówię, że nie ma okienka transferowego dla trenerów. Znaczy, my możemy sobie to zrobić w każdym momencie sezonu, natomiast jeżeli chodzi o piłkarza, no to już nie ma takiej elastyczności, żeby go zwolnić, bo nie można nawet nikogo na jego miejsce w tym momencie kupić. Także, ale no tak, no to jest bardzo podobna sytuacja. Tam tak samo jak u nas, albo może jeszcze bardziej, bo oni mają bardziej presję też Ligi Mistrzów, nie tylko ale skalując to, u nas była presja czy europejskich pucharów, prawda? Tak, dokładnie, bardzo podobna sytuacja. Czy można, minęły ponad 2 tygodnie, mówić i poprosiłbym cię o takie realne i konkretne wskazanie zmiany, jakie zaszły w drużynie, zaszły w klubie po przejściu grupy chorwackiej, tak ich nazywajmy, bo myślę, że należy traktować to... Znaczy to no właśnie to jest coś, co chyba trzeba tak wyjaśnić może do głębi, że to nie jest grupa chorwacka, to znaczy, że przyszło 5 gości jako grupa. Znaczy miało przyjść 3 poza trenerem i jednym i głównym asystentem. I mieliśmy i tak wzmocnić w ogóle nasz pion sportowy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, jeżeli chodzi o właśnie przyjęcie i wdrożenie naszej strategii sportowej i zmianę funkcjonowania klubu od tej strony, której przeciętny kibic raczej nie widzi. No, widzi ją na końcu gdzieś tam w transferach,
i widzi trochę w prowadzeniu młodych zawodników do drużyny, ale ogólnie rzecz biorąc to jest bardzo dużo pracy, która musi być zrobiona, żeby doszło w ogóle do jakichś pozytywnych zmian i to się przez jakiś czas nie widzi. Także to miało się stać i tak w tym samym czasie. To znaczy tutaj jedyne, co się stało na szybko, to jest decyzja, żeby powiększyć to i zmienić o tyle, że też ściągnąć głównego trenera i jego asystenta. Także tamte zmiany, które miały nastąpić tak i tak, miały nastąpić w tych działach czy w tym obszarze funkcjonowania klubu, na który musimy patrzeć z góry bardzo długoterminowo. To znaczy musimy dzisiaj ustalić sobie, co chcemy robić, jak chcemy tam dojść, bo z tego typu zmian nie odczuwa się szybko i one zajmują czas, żeby wprowadzić. No tak, ale mówiąc o grupie chorwackiej, miałem na myśli to, że trenerowi pierwszemu, który ma jakąś wizję dotyczącą nie tylko pierwszego zespołu, łatwiej jest, kiedy ma u swojego boku ludzi, których zna ich kompetencje, relacje między nimi są jasne od jakiegoś czasu, oni nie muszą wypracowywać tych relacji. Znaczy to jest główny powód, dla którego zdecydowałem się dokonać tego wyboru, a nie innego, bo właśnie z tych powodów, że wydawało mi się, że w sytuacji, w której jesteśmy, lepszym będzie to, jeżeli ściągniemy na głównego trenera ludzi, którzy właśnie, człowieka, który rzeczywiście będzie znał pozostałe osoby i ta współpraca będzie prostsza i łatwiejsza do wdrożenia. No i co widać po tych dwóch tygodniach? No, jeżeli chodzi o tą część, którą kibice nie widzą, no to widać, że ta wizja, którą gdzieś tam mieliśmy, którą zaczęliśmy powoli wdrażać z punktu widzenia nawet przyjęcia jakiegoś planu działania i restrukturyzacji części szkolenia i części scoutingu, no to jest coś, co ewidentnie przy pomocy Iwana Kepci i zespołu zostanie przyspieszona i wdrożona lepiej. To znaczy, to są ludzie, którzy mają konkretne doświadczenie, jak coś takiego do końca opracować, mają swoje doświadczenia wieloletnie we wdrażaniu tego i widać już po paru dniach, paru spotkaniach, że po prostu to pójdzie szybciej sądzę, że będziemy już widzieć jakieś i korzystać z tego już przy najbliższym okienku transferowym, bo po raz pierwszy w tym klubie następuje coś, co wydaje się naturalne, ale no nie było tego nigdy, że taka nawet ewaluacja bardzo obiektywna tego, co mamy, znaczy naszej kadry, ewaluacja w ogóle modelu gry, który chcemy zaadoptować jako, powiedzmy, ogólny model gry i doboru i sprofilowanie każdej pozycji, tak żebyśmy, jak szukamy nowych zawodników, czy docelowo, jak będziemy ich wychowywać, żebyśmy wiedzieli, czego chcemy. A jaki to ma być model? Jaki to ma być model? Znaczy, to jest łatwe pytanie, trudna odpowiedź, bo ona nie jest prosta, tak? Ale ogólnie rzecz biorąc, to jest model, który jest oparty o tym, czym jest Legia w Polsce i jakie ma ambicje być jaką drużyną w Europie. To znaczy, my nie możemy być drużyną, która gra z kontrataku. My musimy grać w futbol, który jest ofensywny, który jest intensywny, który jest agresywny, a jednocześnie mieć system poruszania się, formacji i tak dalej, który pozwoli nam też nie tracić za dużo bramek albo grać wysokim pressingiem, żeby były częste odbiory i tak dalej. To jest jak gdyby w dużym uproszczeniu, powiedzmy, jakiś tam model gry. Później się wchodzi w szczegóły na każdej pozycji i w każdej formacji, jak to wygląda i tak dalej. I my nie możemy być ogólnie bardzo sztywni, czyli musimy gdzieś tam trochę dopasowywać to do sytuacji, którą mamy i meczów, które mamy, ale ogólnie rzecz biorąc to jest jak gdyby taki ogół. I do tego teraz trzeba dobrać zawodników, tak? Nie jesteśmy w stanie zawodników, którzy byliby idealni w takim modelu, kupić. Możemy ich docelowo tylko wychować, ale to oznacza, że będziemy musieli jakieś kompromisy na każdej pozycji prawdopodobnie, szczególnie na tych ofensywnych pozycjach, które są najdroższe, wykonywać. To znaczy prawdopodobnie w takim systemie napastnik, którego byśmy chcieli, jak poskładamy ten profil, to by się okazało, że takich jest 5 na świecie, oni kosztują 60 milionów euro albo więcej, czyli pewnie nie będziemy mogli mieć takich, ale musimy kombinować, żeby może mieć dwóch różnych, którzy gdzieś tam w całości
taki profil wypełnią i w zależności od meczu i od taktyki na danego przeciwnika będziemy w stanie to tym rotować i dostosowywać. Ale czy ja dobrze rozumiem, że to będzie wizja pierwszego zespołu, który jest na szczycie piramidy, będzie przekładać się też na, nie wiem, metody scoutingu i profil pozyskiwanych piłkarzy kategorii wiekowej. Dokładnie nie wiem, będzie przekładało się to na model szkolenia piłkarzy w najmłodszym roczniku Akademii, teraz chyba jest 2008 albo 2009, tak? No tak, ale to powiedzmy szczerze, że to się zmienia, no bo to jest coś, co jest jak gdyby docelowym modelem gry. Jeżeli chodzi o system szkolenia, to trochę wygląda inaczej. To znaczy im jest ktoś starszy, tym bardziej już jest bardziej wyprofilowany, żeby w tym danym modelu i profilu grać. Natomiast na początku szkolimy zawodników, którzy mają te wszystkie predyspozycje techniczne, fizyczne, mentalne i tak dalej, żeby w ogóle dobrze grać w piłkę. Tak? Natomiast z czasem, jak już są ustawiani na konkretnych pozycjach, to wtedy się dostosowuje te treningi, ich profile i metody treningu zindywidualizowane, żeby z nich zrobić jak najlepszych piłkarzy, tak, do naszego systemu. Tylko powiedzmy sobie szczerze, my nie będziemy Barceloną, to znaczy nie stać nas na to, żeby być Barceloną, czyli my musimy na końcu wiedzieć, że piłkarze Legii, czy którzy się wychodzą z naszego systemu szkolenia, muszą być w stanie grać w różnych modelach. Tak? Bo oni mogą grać nie tylko w Legii Warszawa, ale będą grali, mam nadzieję, również w dobrych klubach europejskich, w których każdy może mieć inny model, inny. Czyli my musimy mieć po prostu zawodników, którzy są elastyczni, którzy są w stanie gdzieś tam grać poza systemem naszym. Tak? W naturalny sposób. Też zróbmy może dwa kroki w tył, bo chciałem zapytać o to, co jest jednak mimo wszystko blisko szatni i wciąż mam wrażenie nie do końca wyjaśnione dla kibiców, czyli ta sytuacja jednak z artykułem sport.pl, bo ty dałeś takie krótkie oświadczenie na Twitterze, że takich sytuacji nie było, czyli że piłkarze pojawiali się u ciebie i skarżyli się na metody pracy Jacka Magiery. Ja też rozmawiałem w środę z Michałem Pazdanem i on wręcz był oburzony tym, że taki artykuł powstał i absolutnie się od tego odcinał. Czy ty możesz kategorycznie powiedzieć, nie było takiej sytuacji, że piłkarze faktycznie, okej, rozumiemy to, że mogą narzekać między sobą, jak w każdej pracy, jak w każdej korporacji, jak w każdej firmie, na swojego szefa, ale że takiej sytuacji nie było, że ktoś do ciebie przychodził i mówił, nie podoba nam się praca z Jackiem Magierą. Kategorycznie, jednoznacznie tak. Mogę powiedzieć, że takiej sytuacji nigdy nie było. Mhm. Myśleliście o tym, co z tą sytuacją też zrobić dalej, czy po prostu się od tego odcinacie i jedziecie dalej na tym nowym wózku? Znaczy, próbuję do tego podejść trochę pragmatycznie. Znaczy, dzisiaj w ogóle wiele rzeczy, których takich negatywnych, które się dzieje wokół Legii, również i głównie pewnie wynika z tego, że nasza gra wygląda tak, jak wygląda i nasze wyniki wyglądają tak, jak wyglądają. Także najlepszym sposobem, żeby wyciszyć tego typu rozmowy, to jest po prostu, żebyśmy zaczęli wygrywać. Natomiast no, to jest futbol, nie wiem, czy będziemy wygrywać wszystko i grać tak jak oczekują tego wszyscy i my sami. Także nie jest to dobrym dla klubu i nie pomaga nam w szatni również, że tego typu otoczka gdzieś tam jest i tego typu zarzuty są stawiane, bo to po prostu burzy zaufanie pomiędzy zawodnikami w szatni, pomiędzy ludźmi w ogóle w klubie i to jest negatywne. I teraz ja bym najchętniej chciał to po prostu zapomnieć o tym i też nawet sugeruję im, żeby może po prostu skoncentrować się na grze. Natomiast nie ukrywam, że rozumiem ich nie tylko z punktu widzenia tej konkretnej sytuacji, tylko po prostu strasznie, to jest strasznie niesprawiedliwe, że nie wiem, za takim Arturem Jędrzejczykiem czy Michałem Pazdanem, czy obojętnie, którykolwiek z nim, może się ciągnąć jakaś reputacja w przyszłości, która dotyczy zdarzenia, które po prostu nie miało miejsca. Że to jest ten typu człowiek, który chodzi i skarży na swojego trenera. Tak? Bo to może wpłynąć na ocenę ich przez innych w przyszłości. I to jest niesprawiedliwe, bo po prostu to nie miało miejsca. Bo tak? Umówmy się, że część wydała kibiców już wyrok na nich i pewnie tego zdania nie zmieni bez względu na to, co powiedzą, jak zostanie to zdementowane, czy nie zdementowane, no właśnie, skomentowane. I to jest strasznie niesprawiedliwe i dlatego gdzieś tam może trzeba by się zastanowić nad tym, czy jednak
nie można zrobić coś więcej, no bo są, uważam, że są pewne granice, o czym się pisze, tak? I ja zawsze mówię, że jeżeli jest za co krytykować, jesteśmy osobami medialnymi, publicznymi, o to chodzi i nie ma zmiłuj się, to znaczy można nas krytykować, można. Natomiast jeżeli się pisze coś, co nie jest prawdą i nie ma nigdzie żadnego potwierdzenia, że można było, to już jest jak gdyby o krok za daleko i dlatego no nie wiem, no wiem, że to siedzi w ich głowach cały czas i jakoś musimy sobie z tym poradzić. Zobaczymy, czy coś więcej będziemy z tym robić. Czy trener Romeo Jozak w związku z tą sytuacją w szatni poruszał tematy dotyczące relacji między piłkarzami a trenerem i sposobu, albo inaczej? Macie coś na sercu, to mi powiedzcie, o to ci, tak, to ci chodzi? Tak, chodzi o formę przekazu informacji, które wychodzą z szatni. Czy nawiązywał do tego? Nie wiem, bo znaczy nie, próbuję trochę pozostać poza tym krajem, pozwolić jemu zbudować swoje własne relacje z tymi zawodnikami i z tą szatnią. Także nie wiem, czy na pewno gdzieś tam w indywidualnych rozmowach rozmawiał z nim, szczególnie z tymi zawodnikami, którzy gdzieś tam byli wymienieni. I tutaj to jest jedna z rzeczy, które bardzo w niego wierzę, że on właśnie ma takie umiejętności interpersonalne, dotarcia indywidualnie do zawodników, że być może będzie łatwiej jemu spowodować, że oni, jeżeli będą chcieli się czymś podzielić, to przyjdą do niego, czy do asystenta, czy do kogoś w klubie, kto może pomóc właśnie w tego typu informacjach, czy tam żalach, czy czymkolwiek. Także sądzę, że to jest w ogóle jego takie podejście do szatni, które, z którego ja się cieszę, że to może mieć miejsce, że to będzie bardziej zindywidualizowane i personalne. Artur Jędrzejczyk generalnie ma, powiedzmy, dłuższą, gorszą pastę, również ze względu na kontuzję. Teraz już wiemy, że przejdzie operację palca, który złamał jeszcze w Superpucharze Polski. Ale na początku sezonu. Przez 3 miesiące. Jeśli chodzi o krytykę, ja przynajmniej wyobrażam sobie sytuację taką, że jestem zawodnikiem, jednak jest to duży dla mnie dyskomfort grając na lekach przeciwbólowych czy na środkach przeciwbólowych. Z tego co wiem, Artur, no nie wiem, też miał problemy ze snem, bo ten palec faktycznie mu doskwierał, łamał ten palec w, nie wiem czy w każdym, ale w kilku spotkaniach. Czy nie było u was takiej decyzji, czy ta decyzja inaczej nie mogła być podjęta wcześniej? Bo moim przynajmniej zdaniem w pewien sposób mogło to się odbijać jednak na jego formie, a za to był Artur głównie też krytykowany. Czy mogliśmy to zrobić wcześniej? No na początku wyglądało, że to jest coś, z czym Artur może grać. No powiedzmy sobie szczerze, no zawodnicy dzisiaj grają z bólami, z kontuzjami, szczególnie jak się ma już powiedzmy więcej niż 29-30 lat, no to ból jest pewnego rodzaju normą. Nie ma... Kamil Glik chyba ostatni sezon grał na milionie blokad różnego rodzaju. Dokładnie, także tutaj zawodnicy, którzy nie chcą grać w bólu, a mają 30 lat lub więcej, to znaczy no po prostu już no nie będą grali, tak? No bo taka jest rzeczywistość. I teraz i lekarze, i trenerzy wtedy w sztabie stwierdzili, że on może z tym grać, że to nie jest taka kontuzja, która jak gdyby przeszkadza mu, żeby grać na wysokim poziomie. I tak się wydawało, tylko tak jak mówiłeś, że to jest gdzieś z tyłu, wiadomo, że ta świadomość jest, tym bardziej jeżeli było tak, że mu się to zrasta, później znowu mu się łamie i tak dalej. No to dzisiaj w futbolu to są te malutkie rzeczy, ułamki sekund i dyspozycja psychiczna, która robi różnicę, także sądzę, że musimy teraz to już zrobić, żeby Artur też chciał grać w kadrze. To znaczy on też niekoniecznie nie chciał robić tą operację wtedy. Wydaje się, że tutaj trener Nawałka pomógł mu też podjąć wtedy decyzję. Artur, zróbmy rozumie, to teraz. Tak, dzisiaj on rozumie, że to jest bez sensu, żeby ciągnąć to dalej. I po naszej stronie tak samo jest, rozmawiałem też z trenerem na ten temat, także sądzę, że tutaj po tym meczu z Lechem będzie już przygotowana dla niego ten zabieg i będzie dochodził do siebie. To szybciutko jeszcze ruszmy dwie kwestie, zmiany w Ekstraklasie. Legia jak i Lech no są głównymi rozdającymi w Ekstraklasie. Choćby... O samym meczu nie chcesz? No to właśnie i o meczu też, okay. to chwilę później. Natomiast jak wy widzicie przyszłość zarządu? Kto ma stanąć na czele? Nie pytam o personalia, tylko
o profil człowieka, który ma kierować Ekstraklasą, waszym zdaniem? Bo teraz wydaje się, z mojej perspektywy, są trzy takie najważniejsze osoby w Ekstraklasie, nie mówiąc o prawdopodobnie przyszłym prezesie, to jest Mioduski, Klimczak, Boniek. Osoby, które będą ciągnęły tę Ekstraklasę naprzód, ale potrzeba jeszcze tego sternika pewnie wsadzonego gdzieś za ster w spółce. Znaczy, to nie jest tak, że są trzy osoby. Naprawdę jest sporo. Ta rada nadzorcza jest fajną radą, bo tam są osoby, które rzeczywiście reprezentują właścicieli też. I to są raczej ludzie z biznesu, czyli rozumieją rolę Ekstraklasy na przyszłość i to, że my musimy coś zrobić, żeby tą Ekstraklasę wzmocnić. Natomiast niewątpliwie jest tak, że no, czy my, czy Lech, PZPN, no będziemy gdzieś tam pchać w kierunku takim, żeby jednak te polskie kluby najlepsze, to wcale nie musimy być my na końcu teoretycznie, ale żeby one jednak miały możliwość, żeby konkurować w tych pucharach i rozwijać się najbardziej. Także ja widzę to zarząd w ogóle w taki sposób, żeby się skoncentrować na pieniądzach, szczerze mówiąc. Znaczy na dwóch rzeczach, na pieniądzach, to znaczy prawa telewizyjne, przetarg. Uważam, że my musimy co najmniej zdublować to, co jest, jeżeli nie więcej. I organizacja rozgrywek. Organizacja rozgrywek to jest, mi się wydaje, techniczna kwestia, ale no też dobrze, a model sponsorzy. O to mi bardziej. Znaczy, wydaje mi się, że to jest troszkę drugorzędne. To znaczy wszyscy wiemy, że musimy sezon kończyć wcześniej, żeby było więcej trochę czasu, tak? I muszą te rozgrywki być atrakcyjne. Także są różne metody, jak zrobić, żeby tak było. Natomiast to, co musimy też jako Ekstraklasa zrobić, to jest zacząć pracować nad wizerunkiem Ekstraklasy, to znaczy tam muszą iść również działania profrekwencyjne, to znaczy my musimy zapełnić te stadiony. To już gdzieś tam szło w tym kierunku, ale musimy zrobić lepszą robotę. No i ostatnie pytanie o niedzielny mecz. Zwycięstwo Legii Warszawa. To może być dla was takie nowe otwarcie. Nie ukrywajmy, że z tym meczem pewnie taka najbliższa przyszłość też trenera Jozaka będzie przynajmniej utożsamiana, naznaczona wśród kibiców. To uważasz, znaczy, żałuję, że to będzie że tak taki jest. Ważny... Znaczy, ja uważam z punktu widzenia ale wiesz, mojego... Ale wiesz, że tak będzie. No, pewnie taka będzie ocena. Ale sądzę, że kibice też rozumieją. Znaczy, nawet jak trochę czytam, a nie mam ostatnio czasu, żeby czytać, ale okej, podchodzimy wszyscy do tego kibicowsko, ale też ludzie rozumieją, że to nie jest czarodziejska różdżka i wszystkiego się nie odmieni. Trzeba jednak trochę czasu, żeby zrekonstruować tą drużynę, inaczej ją poustawiać, zgrać i tak dalej. I to będzie, żałuję, że ten mecz z Lechem już jest teraz. Mógłby być po kadrze, ale jest teraz. Wyjdziemy, oni też mają swoje problemy. Także będzie ciekawy pojedynek, a mam nadzieję, że zwycięski dla nas. Dziękujemy za tę rozmowę. Dziękujemy. Ja też dziękuję.